Cześć, witam Was w szóstym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński. Moimi dzisiejszymi gościniami są Magda Gromadzka i Miłka Niezgoda. Cześć. Cześć. Dziewczyny zajmują się wspinaniem, oczywiście jak to w tym podcaście. Wspinaniem sportowym. Magda życiówka Westowa to 7C plus na 8 w polskich skałach, 6,4 plus na 5. Miłki 6,5. Obie dziewczyny te drogi robiły także w ostatnim drogi na tym poziomie robiły w ostatnim sezonie. Miłka tutaj nietypowo jest pierwszą osobą w naszym podcaście, która nie jest zawodowo związana ze wspinaniem, bo Magda jest instruktorką. Od dobrych kilku lat pracujesz szkoląc, prawda? Tak, tak. Ucząc wspinania. Miłka oprócz wspinania jeszcze zajmuje się od czasu do czasu ultramaratonami górskimi, kolarstwem górskim, kolarstwem szosowym, czy jazdą poza trasą na desce i na snowboardzie. Natomiast... O, jeszcze na snowboardzie też. O, i Magda również jeździ na snowboardzie. Dziewczyny mówiąc krótko, na pełen etat w zasadzie są związane ze sportem, oczywiście na pełen etat w czasie wolnym. I chciałbym właśnie zapytać na początek, skąd wspinanie, kiedy się zaczęło i dlaczego wspinanie? Tak, Magda. To ja się zaczęłam wspinać chyba 13 lat temu. I to się zaczęło tak, że kumpel ze studiów, na pierwszym roku studiów zabrał mnie na ścianę, po prostu. I zaczęłam się wspinać w Centrum Wspinaczkowym GATO. W którym to było? Tak. Amerika? Ja się zaczęłam wspinać w sumie do końca, to nie wiem kiedy, ale też pewnie z 10 lat temu. I do końca nie wiem, skąd się ten pomysł wziął, ale po prostu poszliśmy na ścianę i jakoś tak wyszło. I co? I Wam się spodobało to wspinanie i od tego czasu poświęciliście 11 lat swojego życia na wspinanie? No ja tam jakieś przerwy miałam w międzyczasie, ale generalnie tak. No tak, tak. No. Jak już zaczęłam się wspinać, to już zaczęłam po prostu i nie skończyłam. Czyli to mam wrócić od pierwszego wiedzenia. Można tak powiedzieć. Posłuchajcie, bo spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać właśnie o takim kobiecym punkcie widzenia, spojrzeniu na wspinanie. Zaczynałyście się wspinać obie poza Warszawą, tak? W Toruniu i w Krakowie? Tak, tak. Dużo dziewczyn się wtedy wspinało w waszym otoczeniu? W Toruniu? Nie. Mocno wspinającą się dziewczyną była tylko Agata. I tak naprawdę nie pamiętam, żeby było wiele dziewczyn. Było, ale znacznie mniej niż facetów. Kurczę, a ja nie mam za bardzo takich wspomnień odnośnie tego, czy się wspinało dużo dziewczyn, czy nie. Ja miałam w ogóle sporo silnych koleżanek, a na ścianie było dużo dziewczyn, ale nie przypominam sobie, że była jakaś taka mała liczba kobiet, które się wtedy wspinały na reni. No, pojawiały się. I jakoś wspominam, że tych koleżanek też tam trochę miałam. Czyli to nie jest tak, że byliście jedynymi wspinającymi się dziewczynami w mieście? Nie, nie. Nie. Zupełnie nie. A jak tak z dzisiejszej perspektywy o tym myślicie, było wam trudniej zacząć się wspinać, bo byłyście dziewczynami, niż gdybyście, powiedzmy, były facetem? Wiadomo, że nie wiecie do końca, jak to jest być mężczyzną, natomiast tak jak sobie o tym myślicie dzisiaj, te początki wyglądały jakoś inaczej ze względu na płeć? Nie, ja myślę, że nie. Że to nie... Chyba facetowi czy dziewczynie jest tak samo łatwo czy trudno zacząć. No. To znaczy też mi się wydaje, że akurat wspinanie jest takim sportem, że nie ma jakiejś super bariery wejściowej, bo po prostu w każdej chwili tak naprawdę możesz wejść na ścianę i czegoś tam spróbować, albo się zapisać na sekcję i się wspinać. I tutaj raczej takiej bariery, jeżeli chodzi o samą płeć, to wydaje mi się, że nie ma, bo po prostu to nie jest aż tak problematyczne organizacyjnie. To po prostu jest jak każde inne zajęcia sportowe. Możesz się na nie zapisać i przyjść. No, oprócz tego, że mówi się, że dziewczyny szukają męża, jak przychodzą na ścianę, a o facetach się tego nie mówi, że szukają żony. To prawda, stykam się z takim zdaniem. Nie, zastanawiam się, bo jest wyraźnie mniej dziewczyn, nawet dzisiaj, które się wspinają. W ogóle w sporcie jest mniej kobiet. Jak myślicie, z czego to się bierze? Kurczę, ja się nad tym też zastanawiałam jakiś czas temu i wydaje mi się, że... Może dziewczyny się szybciej zniechęcają, w sensie, że jak im coś nie wychodzi, to nie. Bo to nie jest kwestia tego, że jest ciężej zacząć. Po prostu jak ci się chce, to robisz. No.
Nie wiem, mnie się bardziej wydaje, że to może być kwestia tego, że kobiety mają do tej pory jeszcze i jakoś systemowo inaczej ułożone priorytety i bardziej wybierają te zadania, które im się przypisuje jakby społecznie i wchodzą w te role, które się im przypisuje społecznie i po prostu trudniej jest im uzasadnić to, że poświęcają dużo czasu wolnego dla siebie i dla własnych przyjemności, a nie dla tych konkretnych ról czy zadań, które akurat powinny według nich czy według otoczenia tam wykonywać, czy chociażby, nie wiem, poświęcać dużo czasu pracy, dzieciom, czy rodzinie, czy zajmować się jakimiś takimi okołodomowymi zajęciami, no bo jednak takie intensywne uprawianie sportu wymaga poświęcania dużej ilości czasu i, no i trzeba sobie jakoś te priorytety wtedy wyważyć. Może jest po prostu trudniej zrezygnować z jakichś takich rzeczy, które wydaje się, że w oczywisty sposób powinny jakby być domeną kobiet. No może to jest też kwestia właśnie jakiegoś takiego wychowania, tego co się wynosi z domu, że jeśli jest na to nacisk i nie ma takiego rozgraniczenia, że sport dla dziewczyn to tak samo jak dla chłopaków, to no to pewnie tak jest. A wydaje mi się, że w szkole nadal ten sport dla dziewczyn jest traktowany zupełnie inaczej niż sport dla chłopaków. Nawet te samo prowadzenie WF-ów, jak ja pamiętam, wyglądało inaczej i no nie do końca mobilizujące i aktywizujące sportowo dziewczyny. Jest jeszcze ta kwestia, o której rozmawialiśmy kiedyś, czyli kwestia wyglądu, kwestia fizycznych zmian związanych z uprawianiem sportu, prawda? No ja się spotkałam z tym, że dziewczyny na przykład nie chcą, żeby im urosły plecy. Bo będą się wspinały i urosną im plecy i to będzie nie sexy. Tak, a poza tym mnie się wydaje, że też trochę mamy kłopot ze spojrzeniem z zewnątrz, bo trochę jesteśmy w takiej bańce, obracamy się wśród kobiet, które ten sport wybrały i go uprawiają mniej lub bardziej, więc też możemy nie mieć takiego spojrzenia trochę z zewnątrz, ale wydaje mi się, że ta kwestia właśnie, szczególnie w tych sportach siłowych, wyglądu jest dosyć istotna i że to się często przewija, że jakieś takie nadmierne rozbudowanie mięśni jest poczytywane za właśnie niekobiece i dziewczyny się tego chyba boją czasami. A to nie jest tak, że teraz to się mocno zmienia? Że rzeczywiście ten wizerunek sportowy kobiety robi się także w mediach, po prostu w kulturze masowej. Coraz częściej się pojawia, jest mnóstwo dziewczyn bardzo wysportowanych, które są często nawet wręcz gwiazdami ogólnokrajowymi, które zajmują się sportem i propagują ten sport, więc czy tutaj nie widzicie jakichś zmian w ostatnich latach, od kiedy uprawiacie ten sport? Na pewno są kampanie społeczne, które mówią o tym, że no sport jest, że fajnie jak dziewczyny uprawiają jakiś sport. No. Już nie chcę wiesz, no, typu Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska, prawda? Tak, no jakby czego by tutaj nie myśleć o Annie Lewandowskiej i Ewie Chodakowskiej, to na pewno się bardzo przyczyniły do tego, że kobiety zaczęły no po prostu się interesować też jakąś tam formą aktywności. Jeśli chodzi o Chodakowską, no, to ja myślę, że to jest bardziej związane z tym, że jak będziesz ćwiczyć ze mną, to będziesz wyglądać tak super jak ja. Tak, to prawda. Czyli tu chodzi nie o ten sport, tylko o ten wygląd. No tak, pytanie, czy u mężczyzn też nie chodzi o wygląd? No czasem pewnie chodzi. No i tak i nie, ale z drugiej strony jakby w sporcie mężczyzn się dużo bardziej docenia to, że ktoś ciężko pracuje, że trenuje, że się tam poświęca, że się angażuje, że jest tam waleczny chociażby, czy twardy, czy właśnie taki bardzo zaangażowany. No, a u kobiet się rzadko zwraca uwagę na takie cechy. Nawet przed przyjściem tutaj czytałam taki artykuł na temat właśnie zmian też w postrzeganiu kobiet w sporcie w jeździe górskiej na rowerze. I tam właśnie jedna z dziewczyn się wypowiadała, że ona nawet jak już była zawodniczką, która wygrywała międzynarodowe zawody, to nadal się zdarzało, że dojeżdżała do mety i faceci do niej mówili, że słodko wygląda, co było dość absurdalne, bo była od stóp do głowy ubrudzona błotem i była po trudnym przejeździe, a jakby pierwszym komentarzem było to, że wygląda cute. Więc to jest dosyć absurdalne i podobno też jakby duża część zawodniczek też podnosi takie tematy, że na przykład dostają w prywatnych wiadomościach komentarze na temat wyglądu czy propozycje matrymonialne, nawet co się wydaje absurdalne, ale,
Ale faceci piszą takie wiadomości. To jest, no, ale tak samo właśnie z to, o czym rozmawiałyśmy, ta afera z Saszą Julian, tak? I z Joe Kinderem. O jakby, no, jakieś obsmarowywanie w internecie na temat jej wyglądu. Że nie, że jest super, bo jest silną babką, tylko, nie wiem, ma grube uda i dupsko, tak? Jej urosło i to nie jest sexy. A z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby ktoś napisał takie komentarze na temat chociażby Ondry. W życiu tak. Czegoś takiego nie słyszałam, także... Chociaż z drugiej strony wszyscy się śmieją, że ma długą szyję. No ma, no. Ale wiesz... Ale a propos też w ogóle tych zmian, o których wspomniałeś, to właśnie mi się też przypomniało, rok temu była taka sytuacja z... To znaczy też pojawił się wpis na blogu jednej z dziewczyn, surferek odnośnie kampanii Billabonga i tego właśnie, w jaki sposób oni sprzedają swoje produkty. I rzeczywiście w zeszłym roku było tak, że jak się weszło na stronę Billabonga i był ten rozdział produkty damskie i męskie, to przy tej zakładce z produktami męskimi było zdjęcie surfera, który akurat skakał na fali, a przy tej zakładce z produktami damskimi była modelka, która była wygięta w jakiś taki pseudomostek i leżała na plaży. I rzeczywiście zrobiła się duża afera związana z tym, że przecież oni mają zawodniczki, bardzo dobre surferki, które w swoim również, teamie. Tak, w swoim teamie, które są naprawdę wybitnymi zawodniczkami, a reklamują produkt skierowany do kobiet, które uprawiają sporty wodne, zdjęciem modelki. Która nie jakby... będzie, a ta modelka no, nie uprawia tego sportu, więc nie będzie wyglądała jak zawodniczka. Dokładnie. I to też jest jakby kwestia tego, że faceci mają swoją reprezentację w postaci zawodników i ci zawodnicy reklamują męskie produkty sportowe, a kobiety mają swoją reprezentację w postaci zawodniczek i te zawodniczki nie zawsze reklamują te produkty sportowe, bo reklamują je modelki, więc jakby widać też, na co jest położony nacisk. Natomiast dzisiaj weszłam na stronę Billabonga właśnie specjalnie, żeby to sprawdzić i są dwa zdjęcia osób uprawiających sport. Jest to i facet, i kobieta, więc jakby gdzieś te zmiany powoli postępują. Jasne, w sporcie takim masowym, szczególnie tej dyskryminacji jest sporo. No przecież nie ma Tour de France kobiecego, nie ma w wielu dyscyplinach kobiety zarabiają mniej, mają mniejsze nagrody, mniej meczy grają w turnieju i tak dalej. Natomiast czy we wspinaniu też macie takie wrażenie? Bo mi się wydaje, że jak obserwujemy Puchar Świata, we wspinaniu jest absolutnie 50-50 wszystko. I transmisja, i buldery, i root setting. Myślę, że na zbliżonym poziomie. Jak obserwujemy zawody na krajowym podwórku, to już dawno się skończyły czasy kobiecych chwytów dodatkowych na bulderach. Jest równe buldery dla wszystkich w eliminacjach. No wiadomo, finały różne, no bo trzeba dopasować tutaj do możliwości i predyspozycji dnia. Natomiast jak oceniacie środowisko wspinaczkowe? No teraz możemy powiedzieć konkretnie tutaj warszawskie środowisko wspinaczkowe pod względem równościowym. Znaczy ja się nie spotkałam z jakimś... żeby, nie wiem, kobiety były dyskryminowane. No nie spotkałam się z tym. Czyli żadnych nieprzyjemnych sytuacji nie miałeś tak naprawdę związanych z płcią? Nie. Jakieś takie pojedyncze komentarze w stylu, że jak jest bulder rozgrzewkowy, to jest babski i tak dalej, ale dobrze wiemy, że w Warszawie jest sporo silnych dziewczyn, które często robią te buldery rozgrzewkowe dużo lepiej niż faceci, więc gdzieś jakieś takie komentarze, powiedzmy, że się pojawiają, jak się pojawiają, to rzadko i raczej nie jest to specjalnie szkodliwe. Wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o sam rozwój wspinania to, i tego, że tego jest mniej we wspinaniu, to może być też to związane z tym, że to jakby w takim wydaniu zawodniczym jest dosyć nowy sport, bo jednak to nie jest tak, że jak było na przykład chociażby w maratonie czy w kolarstwie szosowym, że to był sport zdominowany przez mężczyzn i kobiety walczyły o to, żeby do niego wejść, tylko jednak do wspinania. On się tak samo chyba zaczął rozwijać dla mężczyzn i dla kobiet w tym samym momencie, więc to po prostu naturalnie. Było już dużo mocnych tak się dziewczyn, dokładnie udało. Które też startowały w zawodach, też wspinały się w skałach, już nie mówiąc o przejściach typu Lynn Hill na El Capitanie, no, więc właśnie. W 1992 bodajże. Natomiast nadal oczywiście ta przepaść między przejściami kobiecymi a męskimi się chyba coraz zmniejsza powoli z roku na rok, natomiast ono oczywiście istnieje. No pytanie, czy to nie wynika z tego, że po prostu mniej dziewczyn się wspina. No bo jednak jak przyjdziemy na ścianę, to większość klientów to będą mężczyźni, nadal. No na pewno jest zdecydowanie więcej. Nawet w sekcjach to widać po prostu, że no nie wiem, jest jedna dziewczyna na czterech chłopaków.
Tak, ja podejrzewam, to jest jakieś 30, góra 40% klientów ściany jest płci żeńskiej. Mimo, że ja obserwuję prezent zajęcia z dziećmi, że w takich młodszych grupach kilkulatków, to te dziewczyny ogólnie się wspinają lepiej. Są odważniejsze i wspinają się najczęściej skutecznie. No potem w okresie dojrzewania to rzeczywiście różnie się toczy, natomiast na początku wygląda tak, jakby ten potencjał był właśnie tutaj nawet na korzyść, no, na korzyść dziewczyn przesunięty. Wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest... Co potem się dzieje właśnie? Moim zdaniem jest super problem nadal z wychowywaniem dziewczyn. W sensie takim, że się bardzo zwraca podczas jakby uwagę na to, że dziewczynki, żeby się nie pobrudziły, nie wywróciły, nie potknęły, żeby siedziały prosto, ładnie mówiły, zajmowały się nauką i tak i dalej. I wchodzenie na drzewa to nie dla dziewczyn jest. No więc właśnie, więc nawet jeżeli, wiesz co, ja na przykład mam 3 siostry i jakby u nas w domu nigdy w sumie nie było czegoś takiego, bo może dlatego też, że nie było żadnego chłopaka, więc jakby my jakoś automatycznie przejmowałyśmy i takie role. I zajmowałyśmy się wszystkim porówno, ale no znam osobiście takie rodziny, w których no niestety dziewczynki są po prostu odsyłane do zadań w cudzysłowie babskich, nie? Więc wydaje mi się, że to no, dużą rolę tutaj odgrywa wychowanie. A jak u ciebie by było z tym wychowaniem? Znaczy ja też mam, masz tylko siostrę, ja mam tylko siostrę bliźniaczkę na dodatek, więc... I też się wspina. I też się wspina, tak. Na takim poziomie jak ja. I też pracuje jako instruktor. Znaczy, ja nie wiem. U mnie był bardzo duży nacisk w domu na sport. W takim sensie, że to było ważne. I my zawsze coś robiłyśmy. Nie wiem, mój ojciec nas zabierał na mecze kosza. I w ogóle na jakieś mecze, jak chodził, to nas zabierał. Więc no to było... No tak, jakoś, no. Czyli po prostu wyniosłeś ten sport z domu. Tak. Pod tym względem miałeś tutaj łatwiej w jakimś sensie. Mhm, na pewno. No. Bo uprawianie sportu po prostu było naturalne. Tak, że to było od zawsze po prostu. To było ważne w jakimś sensie i... No i tak. I to nie było, że musisz się uczyć, więc nie możesz pójść na trening, tylko... No nie przypominam sobie, żeby tak, żebym musiała wybierać pomiędzy, no bo ja słyszę tak od dzieci, które chodzą na sekcje, a potem, no ja jednak nie będę chodzić 2 razy w tygodniu, tylko raz, no bo muszę się uczyć, no. Mam dużo nauki. No wiesz, szansa, że zarobię jako programista większa niż, że zarobię jako piłkarz, albo tym bardziej jako wspinacz. No tak. No tak, no ale jakby tu chyba też kluczem jest to, żeby umożliwiać dziecku robienie to, na co ma ochotę chyba, nie? I co tam w jakichś określonych oczywiście ramach, no ale... Właśnie, bo ono jeszcze musi przeżyć potem. No ja rozumiem, no ale umówmy się, że 2 razy w tygodniu po te 1,5 godziny na ścianie to nie jest jakaś oszałamiająca ilość czasu, nie? To prawda, jak pogada się z dziećmi, które chodzą na ściankę, ile one mają innych zajęć dodatkowych, to tam się okazuje, że one naprawdę nie mają czasu wolnego i... Prawda. Znalezienie tylko czasu na naukę może być. No tak, no bo chodzą jeszcze na angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, perkusje, flet i nie wiem co jeszcze. To trochę jak ja teraz. Tak, to ty sobie to wybrałeś, zorganizowałaś. Ja to sama zrobiłam. Możesz w każdej chwili przerwę. W każdej chwili. Podobno ja przynajmniej. Ja radę. No, przynajmniej na razie. Tak, no teraz obserwuję przynajmniej... Być może tutaj w Warszawie, ale takie zmiany jak pojawienie się tego pisma Kosmos, tak? Tak. Dla dziewczynek. I różnego rodzaju akcje skierowane właśnie do dziewczynek, mające na celu promowanie właśnie rozwoju młodych, bardzo młodych kobiet. Mamy tutaj też, jak widzę, książkę, nie wiem, czy to będzie widać. Dziewczyny mają moc. W oryginale... Strong is the new pretty i myślę, tak, że ten angielski tytuł jest dużo jest fajniejszy. Lepszy, że no. Po prostu ten silny wzór, czyli dziewczyny robiące dawniej męskie rzeczy, są jak najbardziej kobiece. Że jak kiedyś kobiecym było coś innego, to tak dzisiaj kobiecym jest ten sport po prostu. I mamy tutaj młodą zawodniczkę pływania na okładce. Z zadziorną miną. Ale była też taka kampania społeczna i tam było Run like a girl albo Climb like a girl. Tak, która to była właśnie nastawiona... nie jest pejoratywne, prawda? Tylko... Tak.
I nie było, właśnie to było śmieszne, że takie małe dziewczynki były pokazane, że miały odpowiedzieć, jak będę biegła jako dziewczyna. No i one biegły najszybciej, jak potrafiły. I no jak zawodniczki, a jak potem panie odpowiadały na to pytanie, no to one biegły tragicznie. One biegły, jakby były na wybiegu. No tak, to jest ta zmiana, o której ja mówię, że jak one mają kilka lat, to są silne, odważne i się wspinają, a później... I one już... nie widzą tego, że faceci będą robili to lepiej, więc może ja nie będę tego robić, no nie? Tak, tylko potem się okazuje, że niekoniecznie faceci muszą robić to lepiej. Ja w zawodach biegowych regularnie przegrywam z dziewczynami, to często nie z dziewczynami, tylko z kobietami, to dwa razy starszymi ode mnie. No tak. I tyle, i to potrafię przegrać dużo, parę godzin na mecie, więc wydaje mi się, że jakby tutaj się wybić z tego myślenia, że się nie da, to się raptem okazuje, że się po prostu da. To, o czym opowiadał Marcin Berlik w ostatnim odcinku, że jak tego jeszcze nie chcesz... Wiemy. Tego jeszcze nie wiemy, no właśnie. Musisz udawać, że wiecie, to jesteś dwa tygodnie później. Że jak chcesz coś zrobić, to po prostu to rób, że boisz się, ale spróbuj. Jeżeli masz na to ochotę, to spróbuj wtedy, tak. No, tak, tak, no to chodziło. Tak, to znaczy... czekaj, bo zgubiłam wątek. Ale wydaje mi się, że właśnie bardzo strasznie dużo krzywdy my robimy. W sensie jakby te, jakieś takie stereotypy, które funkcjonują w społeczeństwie. Właśnie, że to, co Magda powiedziała, że jak panie nauczycielki miały pobiec jak kobieta, to biegły jak po prostu kompletne idiotki, a te dziewczyny jak biegły, jak miały pobiec jak dziewczynki, one to biegły na maksa. One biegły zalotnie, te panie, tak, no, żeby no wyglądać super sexy, i to nie chodziło o to, żeby one pobiegły najlepiej jak potrafią, czyli najszybciej jak te małe dziewczynki biegły, tylko one chciały wyglądać seksownie. Bo im się to wydawało, że to jest właśnie to jak kobieta, nie? Tak. I to są właśnie te wszystkie takie głupie gadki w stylu droga rozgrzewkowa, to, że jest babska i tak dalej, bo które się gdzieś tam jeszcze czasem pojawiają, nie? No, ale to powiedzmy, że powoli wychodzi z użycia, mam nadzieję, skutecznie. Mam w grupie 11-latków, w mieszanej grupie, dziewczynkę, która robi pompki zdecydowanie lepiej od swoich kolegów, natomiast oni dalej mówią, że oni robią babską pompkę, jak robią pompkę na kolanach. Ona robi nie na kolanach i robi, ale dalej oni już są nauczyli, że babska pompka to jest gorsza, łatwiejsza. No, no bo ona zawsze była babską, no już jest babską, no po prostu. Tak, no właśnie to by trzeba też na poziomie języka spróbować zmienić, żeby oni już też taką terminologię się po prostu nie posługiwali. Szczególnie, że ta koleżanka im po prostu wklepuje w tych pompkach jak chce. Ale to w każdym jakby zakresie, też w kontekście jakby mówienia o zawodniczkach i o sportowczyniach w rodzaju żeńskim i tak dalej, o zwyciężczyniach, a nie o zwycięzcach, to też ma duże znaczenie, no bo jakby pokazuje, że te kobiety są w sporcie, nie są tylko jakimś tam, powiedzmy, odpowiednikiem lepszym lub gorszym zawodnika męskiego, no tylko po prostu są... No właśnie, są, takie są tak się porównuje, że chyba oglądalność sportów męskich, w sensie mężczyzn w sporcie, jest większa niż kobiet. Tak mi się wydaje. Jest i to znacząco. W tej chwili tak. I to też... Pytanie, czy słusznie? No nie wiem, właśnie tak jak mówi Miłka, zawsze się mówiło, że no jak męska drużyna grała, to to się super ogląda, a no tą babską to jest takie nudne, bo one są takie wolne, nie umieją skakać i to w ogóle jest... I nadal tak jest? Bo ja nie oglądam sportów drużynowych, więc trudno mi się odnieść, bo we wspinaniu wszyscy oglądają równolegle i finały damskie i męskie. No to prawda, we wspinaniu tego nie ma. I ja mam wrażenie, że ja w tej chwili wymienię więcej zawodniczek Pucharu Świata niż zawodników aktualnie w czołówce. Paradoksalnie, natomiast... No, dalej... we wspinaniu na pewno tego nie ma, to prawda. Aczkolwiek dalej są dyskusje, czy ktoś tam pomalował paznokcie tak, czy ktoś pomalował paznokcie inaczej. W finale boulderowym. No ale wiesz, jakby... No. No na pewno jest tak, że jest. Jak dziewczyna przychodzi w pełnym makijażu na ścianę, to jest to uznawane za śmieszne. No dla mnie ostatnio 8-latki przychodziły w pełnym makijażu. Rano. Przychodziło 8 na ściankę, 8-15 wychodziły z szatni, bo musiały się umalować. One były, przepraszam, 9-latki, były w trzeciej klasie jej podstawówki. No wiesz, trzeba dobrze zacząć dzień. To jest ważne. No, ja byłem wtedy w szoku, powiem szczerze. No, są,
No tak, są różne te modele, nie? Pytanie, skąd one się biorą też to jest, ale to jest temat rzeka w ogóle tak naprawdę, więc... Nie wiem, czy na dzisiejszą rozmowę akurat. Jak wiecie albo nie wiecie, w Polskim Związku Alpinizmu przez jakiś czas była rozwijana grupa kobieca wspinaczkowa, jeżeli chodzi o wspinanie górskie. Tutaj miłośnicy stereotypów będą zadowoleni, bo rozsypała się przez animozje osobiste wewnątrz grupy i konflikt przywódczyni z resztą uczestniczek, które nie akceptowały jej działań. Mniej więcej oczywiście. Natomiast takie próby właśnie rozwijania tego kobiecego sportu górskiego, bo w wspinaniu sportowym jest nieźle, natomiast w górach kobiet prawie nie ma. Nie, no nie gadaj, no są. No, Statystycznie? No, jak odpalisz Alpine Journal, otworzysz, to jaki procent przejść będzie dokonany przez kobiety? No jest mniejszy, ale no nie wiem, no patrząc na mocne dziewczyny z zagranicy, no Nina Kapras, ona mocno działa, ostatnio działała super rocznicowo z Lynn Hill i... Nie, one są oczywiście, te przejścia są, natomiast przejść na tym poziomie męskim zawsze w sezonie jest X. A jest pojedyncze jakieś kobiece, czy mówiąc o górach o charakterze alpejskim, czy wyższych? No bo w górach się w ogóle wspina mało kobiet po prostu, w sensie dużo mniej. No i na pewno mniej. Wypróbowałyście? No. Tak, ja się wspinam w Alpach od jakiegoś czasu i w ogóle wspinam się wielowyciągowo, też na nieobitych drogach. Ale w Alpach też właśnie w takich sektorach bardziej dzikich, że tak powiem, po prostu w rozumieniu alpinizmu? Czy to raczej jest właśnie tam nieobite, a raczej obite stanowiska? Tak, obite stanowiska, ale nie wszędzie. Robiłam też takie drogi, gdzie nie było stanowisk obitych. I robiłaś z siostrą? Tak. Czyli w zespole kobiecym? W zespole kobiecym. Idealnie. Super. Ty też próbowałaś wspinania w górach, tak? Tak, ale ja jeszcze mam niedosyt wspinania w skałach, więc jakby... Tu jest priorytet. Tak, to jest priorytet, natomiast nie wynika on z tego, że... że nie chcę się wspinać w górach, tylko no, muszę podejmować jakieś wybory i na ten moment wybieram skały. A jak myślisz, dlaczego rzeczywiście mało dziewczyn wspina się w górach? No to jest trudniejsze na pewno. Logistycznie jest trudniejsze. Jest męczące bardziej. A powstrzymuje kobiety? Ja nie wiem, czy to powstrzymuje kobiety. W sensie to chyba tak jest jak z kobietami. To nie ma znaczenia, w sensie płeć tutaj. No też nie wszyscy faceci wspinają się w górach, tak? Bo nie chce im się podchodzić, bo nie chce im się szukać drogi, bo to jest wyrypa. No bo jest. No i nie wiem, chyba właśnie tak jak Miłka mówi, jest mniej dziewczyn, które w ogóle się wspinają, więc jest też mniej, które się wspinają w górach. Tak mi się wydaje, że... Że to statystycznie pewnie wychodzi na jedno w takim sensie. Wspinasz się w zespołach kobiecych, bo nie tylko ze swoją siostrą, ale też z innymi koleżankami, tak? Tak, wspinałam się też z Martą Nowak, która obecnie niestety przebywa w Emiratach Arabskich. Ale tak, no i to było świetne. Myślisz, że takie akcje właśnie typu grupa kobieca, które miały na celu rozwijanie tego kobiecego wspinania, wspieranie kobiecego wspinania, czy myślisz, że jest jakaś dodatkowa wartość w przejściu zespołu stricte kobiecego, czy... Płeć w tym wypadku osób z zespołu nie ma znaczenia. No ja myślę, że to by było super, gdyby było więcej dziewczyn, które się wspinają w górach też. Znaczy są mocne dziewczyny, które się wspinają. No Karolina Ośka się wspina. Oczywiście. Kaśka Ekwińska też się wspina trochę. No ale ja myślę, że to jest jakaś dodatkowa wartość, że... No właśnie, w takich Alpach, jak się pójdzie, nie wiem, na plan, to jest wyrypa, żeby znaleźć drogę, żeby tam w ogóle podejść i żeby ją skończyć i jeszcze wrócić. No jasne, to prawda. W związku z tym, bo oprócz oczywiście tych takich grup, na przykład tej grupy kobiecej górskiej, są organizowane różnego rodzaju wydarzenia właśnie dla kobiet, wspinaczkowe. Meetingi boulderowe, w Polsce to jest na przykład na Obiekto meeting. Wydaje mi się, że w skałach nie mamy meetingu w ogóle kobiecego boulderowego. No nie, mówiłeś o meetingu w BLO. Mamy na pewno w BLO i to organizuje też, przynajmniej współorganizuje Zofia Reich, która zresztą pisze felietony do magazynu Góry na tematy feministyczne, które no,
część moich kolegów uważa, że się powtarza i cały czas nudzi i czepia się i szuka dziury w całym. Natomiast mi się wydaje, że te felietony są naprawdę niezłe i często poruszają ważne tematy. Może się powtarza, ale może trzeba się powtarzać w niektórych kwestiach. No chyba trzeba. No skoro nie do ciebie. Tak, natomiast jakby kobiet działających w środowisku, organizujących coś jest tak naprawdę niewiele. Jeszcze to będzie w zarządach klubów, czy jakiejś organizacji wspinaczkowej, bo to nie musi być przecież klub, to może być jakiekolwiek inne. Nie ma. No tak. Jest na pewno nie do reprezentacji. Tak to się mówi, nie do reprezentacji? Jest to super problem. Ja nawet czytałam takie statystyki niedawno, że w ogóle w Unii Europejskiej we wszystkich sportach wziętych razem jest między 20 a 30% trenerek w ogóle i maksymalnie 15% reporterek sportowych, jakby wśród w ogóle wszystkich, którzy relacjonują jakiekolwiek wydarzenia sportowe. I jest to problem duży, bo im mniej kobiet jest takich, które działają w strukturach, tym wydaje mi się też jest mniejsza szansa na popularyzację sportu w ogóle wśród kobiet. No, ale to jest w ogóle związane już mi się wydaje z kwestią tego, że kobiet na wysokich stanowiskach jest w ogóle nadal jeszcze dużo mniej niż mężczyzn. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie sportu, ale w ogóle wszystkich zawodów. Ty powiedziałaś, że ty widzisz to, że dziewczyny jak do ciebie przychodzą, to bardziej się pytają o sekcje damskie niż mieszane. No są takie laski, co przychodzą w 3 albo 4, no chcą sekcję mieć babską tylko. No. Właśnie, czyli dziewczyny pytają się o te sekcje damskie, o możliwość wspinania w kobiecym gronie, tak? Tak, no są takie sekcje tylko złożone z kobiet. No. Prowadzisz takie? Tak, prowadzę. I jak myślisz, z czego to wynika? Dlaczego dziewczyny chcą się wspinać w niemieszanym gronie, tylko w swoim własnym gronie? Ja myślę, że to jest tak, że one się trochę, nie wiem, wstydzą, jak zaczynają, bo myślą, że będą słabsze od facetów, więc nie chcą tych facetów w sekcji, bo będą się porównywały. Będzie, że im gorzej idzie. No, chyba tak. Bo z tym też chyba się wydaje, że taka przestrzeń kobieca się dziewczynom często wydaje bezpieczniejsza, tak? Że jest mniej tej krytyki, jakichś takich pocisków i też chyba kobiety często dlatego wybierają jakby kobiece towarzystwo, że ono tak naprawdę z założenia choć przynajmniej powinno być jakieś takie bardziej akceptujące. Nie zawsze jest oczywiście, ale no, tu jest też ten problem moim zdaniem sportu kobiecego często, że tak jak ustaliliśmy, tego raczej nie ma we wspinaniu, ale w różnych sportach jakby mówi się o tym właśnie, że kobiety się tam gorzej ogląda i tak dalej, bo one w jakiś sposób nie dorównują facetom. No i też mi się wydaje, że dużo dziewczyn ma na wejściu ten taki problem, że im się wydaje, że one, żeby zostały uznane i jakoś dostrzeżone, to one muszą doskoczyć do tego męskiego poziomu, bo jeżeli one nie doskoczą do poziomu facetów, no to jest zawsze gdzieś tam, mówi okej, ale dobrze się wspina, nie wiem, jak na kobietę, albo dobrze jeździ na rowerze jak na kobietę, a nie na zasadzie takiej, że ona dobrze jeździ na rowerze. Więc jakby zawsze, wydaje mi się, że często dziewczyny mają po prostu ten problem taki, że mają to poczucie i wydaje mi się, że ono jest często uzasadnione, że żeby w jakiś sposób zostać właśnie zauważonymi, no to one muszą jakby dać z siebie dużo więcej, bo muszą w jakiś sposób tam do tego poziomu męskiego dobijać. Okej, okay, w tym momencie jak są w kobiecym gronie, to ten łatwiej o tą akceptację, łatwiej o ten, powiedzmy, sukces, łatwiej o to dostrzeżenie, tak? Tak, no może też po prostu miłą atmosferę, nie? Na zasadzie takiej, że i jakąś taką możliwość, nie wiem, mniejszej presji, jakichś takich nie jakichś wygórowanych oczekiwań, nie wiem. Bo to też nie chodzi o to, że kobiety nie mają oczekiwań, tak? No tylko też z powodów fizjologicznych pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. No jeżeli ty tam, nie wiem, w kontekście jakichś dużych chociażby zawodów rowerowych się słyszy, że kobiet na szosie się nie chce oglądać, bo to jest dużo mniej spektakularne niż facet na szosie, no to wiesz, no to też trochę, no, trochę ci opadają ręce momentami, no bo dlaczego to jest mniej spektakularne? Jakby nie ma żadnych racjonalnych argumentów za tym. No jasne, dlaczego jest mniej instruktorek tak naprawdę? Jest bardzo mało dziewczyn prowadzących, szkolących, przynajmniej w Warszawie. Nie. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No jest mniej dziewczyn, które się wspinają po prostu, więc to chyba naturalnie wychodzi, że jest mniej dziewczyn, które tak pracują. Na przykład ja się spotkałam z tym i to było w Toruniu Nagminne.
że dziewczyny nie kręciły dróg ani bulderów, bo dziewczyny nie potrafią kręcić. A ja myślę, że tak nie jest. Po prostu one były wykluczone z tej pracy już na samym starcie. W sensie to one nie miały możliwości nawet spróbować, o tak. Z kolei ja w Warszawie od kilku koleżanek, które mogły kręcić, słyszałem, że one nie chcą kręcić. No okay, ja kręcę no, jak nie chcą, to nie. Tak, to jest fizyczna praca. No nie można tego nie lubić jakby, ale... ale fajnie mieć możliwość, jak się to chce. To prawda, w ciągu roku, dwóch w Warszawie na ściankach zaczęły się pojawiać drogi właśnie podpisane kobiecymi nazwiskami. I to jest nowość, mi się wydaje, w Warszawie przynajmniej. No, kilka dziewczyn kręci. Kręci na pewno Paula. Jak Kasia, dokładnie. Ty? No i... To chyba... Zamykamy listę. Jeszcze jakaś dziewczyna kręci na makaku, tylko nie wiem, kim ona jest. Jasne. Ale na pewno są podpisane damskim, kobiecym imieniem drogi na makaku też. Mhm. No jasne, ale no, trzy luceterki to jest, no matematycznie to będzie nieprawdziwe, ale trzy razy więcej niż było do niedawna, skoro ich nie było w ogóle. No tak. Nie no, super też się powoli pojawiają jakieś drogi w skałach, otwierane przez kobiety. No, zazwyczaj są to na razie we współpracy damsko-męskiej, ale nie słyszałam jeszcze, żeby jakaś kobieta robiła kurs ekiperski. Nie wiem, czy ty znasz takie. Na pewno są jakieś zupełnie inni, ale... nie wiem, czy coś obijają jakby aktywnie kobiety w skałach teraz. Ja tylko wiem, Magda Nowak obijała. A, no widzisz. Bo ona została zaproszenie na makaku, była ta akcja z przejściami dróg i możliwością wygrania. Obijania właśnie. To prawda, Magda też kręciła, mi się wydaje coś. Na pewno kręci teraz, a wcześniej tam. Nie wiem, tak, w Emiratach. W Emiratach. To daleko, ale to też jest ciekawe miejsce na pewno z punktu widzenia wspinania. Może Magda się kiedyś zgodzi na wystąpienie tutaj w naszym studiu na Wilczej. To już nie wiem, czy to już będzie studio na Wilczej, bo tu będzie prężnie działająca knajpa za niedługo. Dalej będzie mogło być studio. No tak. Tutaj zobaczymy oczywiście. Miłka, to jakbyś miała możliwość trenowania u kobiety, nie ze względu na to, że jest kobietą, ale byś widziała sens w takiej zmianie? Czy twój trener na tyle dobrze jest w stanie te wszystkie różnice fizjologiczne ogarnąć, że tak slangowo powiem, że tu nie ma problemu? Nie, no to znaczy w ogóle ja jestem super zadowolona z mojego trenera i uważam, że tu nie ma jakiegoś problemu w kontekście różnic fizjologicznych, natomiast ja bym bardzo chciała trenować z kobietą, bo... W sensie nawet umawiania się na trening po prostu wspólny. Na przykład, no nie wiem, na Korunie to tak działa, że jest grupa dziewczyn i one się umawiają i wspinają razem i to jest super, że przychodzi pięć dziewczyn i ładują razem po prostu, tak? A w Warszawie to nie działa. Musicie to zorganizować. Że my tylko mamy inne pory załadunku, że tak się wyrażę, no. Ale może się uda. Nie, jeszcze wracając do pytania twojego, to bardzo bym chciała trenować u kobiety, tylko nie mam takiej możliwości. Ja chciałabym to robić właśnie głównie z powodów światopoglądowych i z tego, że bardzo bym chciała, żeby się pojawiły trenerki w tym sporcie. Których nie czyli ma. Pozdrawiamy Bartka, ale jakby się dało zrobić Bartka na kobietę. Nie, to nie o to chodzi. Bartek jest fajny. Bartek jest super. Tak, tak. Nie budzimy przy wątpliwości. Dobra, czy jest coś, co jeszcze byście chcieli powiedzieć na temat kobiecej strony wspinania sportowego w tej chwili w Polsce, w Warszawie? Nie wiem, to znaczy, to mamy jakoś teraz to podsumować? Czy... No na przykład. Nie wiem, no to ja bym tylko chciała powiedzieć, że dziewczyny wspinajcie się jak najwięcej, a faceci umożliwiajcie swoim dziewczynom, żeby się wspinały jak najwięcej, dzielcie obowiązki porówno, żeby dziewczyny miały tyle samo czasu w domu na załadunek co wy i namawiajcie dziewczyny swoje koleżanki, żeby się również wspinały i duże plecy nie są wcale straszne. Właśnie plecy tak szybko nie rosną. Wcale tak szybko nie rosną. A i jeszcze zachęcajcie małe dziewczynki, żeby wchodziły na drzewa i skakały po kałużach i się wygodziły. A właśnie, a propos tych pleców, to jeszcze mi się przypomniała jedna kwestia, bo mówimy, że nie ma jakiegoś progu wejścia we wspinaniu, że wspinanie może być dla każdego i bez problemu można zacząć. Czy trzeba być szczupłym? No bo ja tutaj siedzę z wami i czuję się grubo w waszym towarzystwie, powiem szczerze. Natomiast to jest przypadek, czy... Dla osoby mniej szczupłej tutaj nie ma szans. Osoba mniej szczupła tutaj nie ma szans. Nie, no to nie jest tak. W sensie, no...
ja nie wiem, no niektórzy są szczupli, a inni mniej, no. I to nie dlatego, że ktoś się wspina, a ktoś nie. W sensie, ja nie jestem szczupła dlatego, że się wspinam. Tylko zawsze byłam szczupła. No właśnie, ja też, więc jakby to jest pytanie skierowane nie w tym, w tę stronę, co trzeba, bo my nie wiemy, jak to jest inaczej, wiesz, o co chodzi. Bo to nie wymaga od nas wysiłku, jakby otrzymanie tej wagi tak. I tak dalej. I my nie chcemy być w sekcji 50 minus, dlatego się odchudzamy maniakalnie. My raczej próbujemy codziennie zjeść tyle, ile należy, żeby ten bilans kaloryczny był dodatni, wiesz, każdego dnia, więc to nie wiem, po prostu ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że nie trzeba, ale znaczy na pewno jest łatwiej, jak jesteś fit w jakimś sensie, że robiłeś wcześniej jakiś sport, tak? Że to nie jest tak, że wstajesz z kanapy, masz 40 lat i stwierdzasz, no, oh fuck. Ale z drugiej strony... Jak nie teraz, to już nigdy, aha, tak? No to wtedy jest na pewno ciężko, ale jeżeli coś się robiło wcześniej, to chyba spoko, no. Ale mamy taką koleżankę, nie będę wymieniać imienia i nazwiska, którą ja bardzo podziwiam, która przysłowiowo wstała z kanapy i naprawdę parę lat minęło, ona się naprawdę bardzo mocno wspina. Ma bardzo dużo zapału, ma niesamowitą determinację i ma super progres i uważam, że to jest naprawdę godne podziwu. No właśnie, ja mam też w sekcjach takie panie 50-60 lat i one są super i one są, się ekstra wspinają i są silne. A zaczęły niedawno, tak? No zaczęły, nie wiem, 4 lata temu, 3 lata temu, więc no. Czyli tutaj tak naprawdę można być i małą dziewczynką i można być w wieku średnim mocno. I można cisnąć, można się wspinać. Zawsze można chyba się wspinać. Nawet ostatnio wyczytałam o pani 98 lat, która w Anglii weszła pierwszy raz na ścianę. Wspięła się. I to jest godne podziwu. Dokładnie. Mężczyźni rzadko dożywają tego wieku. To prawda, w sumie tak. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za rozmowę w takim razie. Dziękujemy. Dzięki. Na pewno będzie więcej dziewczyn się pojawiało w najbliższych odcinkach również. Teraz już musisz, bo będzie, że wiesz, że nie umożliwiasz kobietom równego wystąpienia. Wejścia. Nie będzie reprezentowany. Nie będzie słaby. Skoro już to wszystko powiedziałyśmy. Dobra, to słuchajcie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.